vlog na ekipę, witamy serdecznie. Oprócz wyścigu nagraliśmy też dla was vloga. Zobaczycie w nim, jak spędzaliśmy walentynki, jak wygrani wyścigu wykorzystali swoje nagrody i wiele więcej. A zaczniemy od tego, że podczas naszej nocki na pustyni Paulinka miała walkę, więc zebraliśmy się wszyscy, by ją oglądać. Paulinka wchodzi! Yo! Ej, stresuję się! Pewniej. Ej, Paulinka jest o wiele spokojniejsza. Kurczę! Czemu tak Let's go! Wow! Ale Paulinka pewna siebie, leci na nią, dobrze. Paulinka ma więcej... Ale stres jest czas, no. Ona leci do przodu cały czas. No i wygrana. Po nagrywkach mieliśmy czas wolny i przyjechali kolejni goście. Kochani, mieliśmy konkurs, w którym wygraną był bilet na wakacje z nami. I chyba jest to najlepszy możliwy moment na wygranie takich wakacji, czyli finał ekipy. Poznajcie Łucję. Łucja, proszę. Mega, mega dziękuję. Jest to najlepsze, co mogłam w ogóle zrobić w życiu. Więc pojechaliśmy na miasto. Jak tam życie w Łagonie? Fajnie, ja coś korzystam z waszej drużynki, a my słuchajcie, teraz jesteśmy po nagrywkach właśnie do naszego urodzinowej serii. Teraz jedziemy po prostu sobie wszyscy zjeść. Ono się tak podnosi jak czołg, co? My byliśmy, słuchajcie, już w Marinie i to jest ta część Dubaju, która nam się ogólnie bardzo podobała. I tam jest taki klimacik, są takie fajne restauracyjki. Tanio jest? Jest o wiele taniej, dokładnie, jeżeli właśnie Dubaj, to kojarzy się z takim bogactwem, a tam są takie raczej przystępne ceny. U nas w hotelu, tym co jesteśmy, teraz i wy jesteście też, to też jest drożej, nie? Drogo jest ogólnie. Dlatego najlepiej sobie jechać na miasto coś zjeść w jakiejś dobrej miejscówce, a po prostu tańszej. Jedziemy teraz na kolację i słychać modlitwę. Oni mają tutaj zawsze o określonej godzinie modlitwę i w całym mieście słychać właśnie te dźwięki. Cześć! Hello! Widziałeś, jak to wygląda u nas? Jedźmy. Pokaż jeszcze Wiktorii. Kostek pierwszy raz pokazał nam swoją narośl. To jest kostek. To jest kostek. Co to jest? Strasznie wygląda, naprawdę. Przysięgam, to strasznie. Takie wielkie, takie czerwone. Co lat, niech żyje tam. Dobrze, kochani, zabieram teraz wszystkich na przejażdżkę, znaczy przechadzkę po ulicy, która nazywa się Deptak. Nie, Deptak. Ja zastępuję na tym wyjeździe świeżego oficjalnie. How much is the road fee? Oh, okay. How much is my shoes? Three sockets. Socks. From my dad. Pants from my brother. My shirt. 200 pelen and this is priceless because it's from her. I love her. Siema, jestem Bartek. Ale model. A daj spoko. Rubina na kostkę. Taki jesteś na buziaku? To patrzcie na to! I co? Płysoci? Patrzcie, co my mamy na sobie. Tak pada, że nam dali tu po prostu jakieś worki w restauracji, bo nie jesteśmy w ogóle przygotowani na to. W takich dni w Dubaju jest jeden na przykład przez cały rok, albo dwa, nie? Wtedy przywitaliśmy Paulinkę, która dołączyła do nas od razu po walce. Bardzo się masz obitej, kurde. Ej, w ogóle nie się obitała. Chcesz, może być poprawnie. Wiecie, gratulacje. Jak się biłyście, to ją trafiali zacząć klaskać. To była najlepsza walka wieczoru. Ej, jesteś z Przemkiem Pro w Dubaju. Siema, gratuluję. Przemka, bez kitu. Dobra, a pamiętasz walkę, czy nie pamiętasz w ogóle tego? Pamiętam. Przygotowałem. Ona się przestraszyła. Ja tam się przestraszyłam. Nie stresowałaś się. Ja tam się trzymałem w domu. Przygotowujemy się do jutra, słuchajcie, 23, a wstajemy o 5. W ogóle to jest backstage, zobaczcie jak to wygląda. Jest akurat bardzo czysto, no ale z tym kostkiem są mega problemy i to takie poważne, no. Bo dostaliśmy właśnie telefon, z nim gadałem teraz przez 20 minut i on jest strasznie się boi. Prawdopodobnie to jest krwiak, jakiego pochodzenia nie wiedzą. Za chwilę będzie miał tomograf, możliwe, że stanie on w szpitalu. Ma badania,
Powiedzieli mu, że będzie miał zabieg, że muszą mu to zoperować albo tutaj, albo w Polsce i badają teraz, czy po tomografii i tak dalej, czy może w ogóle się poruszać w samolocie z tym. I możliwe, że nie i że będzie musiał mieć szybko zabieg tutaj. A skoro jesteś w Emiratach, to przynajmniej nie musisz 3 miesiące na tomograf czekać, nie? Trzeba się zastanowić, czy my robimy team 3-osobowy, co ja preferuję, czy dorzucamy 4 osobę, nie? Co ja preferuję, no ale to już zobaczycie jutro. Czyli papierkami ze Oby z Koskim, bo wszystko dobrze i to jest najważniejsze, nie? No też pogoda nam nie pomaga, więc trochę się teraz rzeczy nałożyło. No, trzeba improwizować, tak jak lubimy najbardziej. No, okazało się, że samolot, którym jutro mamy nagrywać, został zalany. I nie można tam nagrywać. A w ogóle w Dubaju dzisiaj wyszło ogłoszenie, że wszyscy pracownicy państwowi mają wolne ze względu na tragiczne warunki pogodowe. Pada 0,3 mm wody, nie? Po zakończeniu wyścigu zrobiliśmy after, gdzie Karol zaprosił wszystkich, żeby każdy mógł się trochę pobawić. Niezależnie od tego, jak poradził sobie w trakcie wyścigu. Wszyscy pięknie wyglądacie. Jedziemy właśnie na after party, czyli na urodziny Karola. Chciałbym, abyście zamówili taksówki, którymi właśnie pojedziemy, pod restaurację w Atlantis de Palme. No i let's go! Ja jestem w świecie, którego nie znam, nie wiem, co się dzieje. Na miejscu był też wielki salon gier, w którym spędziliśmy trochę czasu. Dawaj, Patryk, Cybergaja! Presja, presja! Kurde, dobry jest! Jest dwa! Dawaj etykiety! Dobra, ty jesteś dobry w tego Cybergaja! Ej, znowu! Ej, Maja! Grasz o 10 etykietów Cybergaja? Rozwalisz mnie! Nie! W tej miejscówce były też dziwne dania, takie jak metrowy hot dog. Nie wiedziałem, że metr to jest tak dużo! Ej, panowie! Prosię więcej! Prosię więcej! Kto Dirka mów, kto zje więcej? Siedzę tu do jutra! Nigdy w życiu nie miałem czegoś tak wielkiego na swoim stole. Jest mega fajna miarka tutaj, która pokazuje, ile już zjadłeś. Aktualnie zjadłem 20 centów, to już solidnie. Gość zamówił jednego hot doga i jednego drinka. Czuję się jak w świętej pamięci Arnold Boczek z Kiepski. Jest jeden! Tak? Nie! Koniec! All in zagraliśmy! Wygrywałem 3-0 i Karol nadrobił na 7-5. No ale tak naprawdę ma urodziny, daj mu wygrać. Niech stracę te wszystkie etykiety, mam tu pewnie 40. O to wszystko? Tak. Tutaj mamy taktykę na mniejsze hot dogi, aczkolwiek przypuszczam, że zjem tylko tyle i będę pełny. Ale kibicujcie, to już jest mega duży hot dog, a do zjedzenia jest jeszcze takich hot dogów pan. Raz, dwa, trzy, 4,5 takich części. Daj pokój. Zjadłem i przekroczyłem właśnie połowę praktycznie. Jeszcze nie czuję się mega najedzony, jest okej? Okay? No ale zaraz zobaczymy, jak będzie na przykład, nie wiem, po 20 cm kolejny. Zjadłem niecałe 15 cm, a do mnie chyba z 2 razy więcej. Przegrałem chyba już. Chyba się poddaję, bo zapomniałem, że nie byłem aż taki głodny. I myślałem, że metr to będzie około tyle. Okazało się 2 razy więcej. Muszę popuścić pas. Troszkę lżej się zrobiło, lecimy dalej. Już mnie łeb boli. I ego, bo jeszcze go nie zjadłem. Mamy latarek, który wygraliśmy z Karolem za tikety i teraz właśnie będziemy składać go z Patrykiem. Ej, Dominik, nie sądziłem, że taka parówa kiedykolwiek w ciebie wejdzie. Ja jeszcze buduję tutaj moje dzieło. Miał być szybowiec, nie wiatrak. Mam już giga ciężary. Zostało 10 centów, to nie dużo. Jakby gość jest niemożliwy moim zdaniem i nie wiem, jak to jest w ogóle realne, że on to zjadł. No, jeszcze nie zjadł. Szczególnie, że zapija cały czas, więc to jest własne, że on nie, no to... Ostatni kawałek mojego hot doga. Ciężki król. Yeah! Kobi i Hamu wleci do twojej kieszeni. I to miał być szybowiec, a nie wiatrak. Co? 300 dirhamów to kosztowało. Jakbym dzieckiem i bym to wziął za tyle żetonu, to się chyba popłaga, nie? Ogólnie to jest najbardziej powalony Cybergaj i widziałam też takie w Japonii i to jest polowane! Po urodzinach Karol miał dla nas niespodziankę. Ej, mam dla was prezencik. Magnesiki. Jedną rzecz,
jak widzisz, nie daliśmy ci prezentu, nie? No. Nikt ci nie dał prezentu. Z tego względu, że zbyt proste by było, żebyśmy ci go dali tutaj. Więc prezent dostaniesz od nas, ale nie wiesz jeszcze kiedy, jak. I tak naprawdę on będzie niespodziewany dla ciebie. No. Nie znasz dnia. I będziesz musiał zagrać w grę kilka dni. Zaczniesz na pustyni. Tu masz pierwszą kopertę, masz już tam. A następnego ranka były walentynki, więc wszyscy spędzali je sobie tak, jak tylko chcieli. My postanowiliśmy dzisiaj iść na decki. Nie trafiłem dwa razy łapką w dziurkę, czyli coś, co już Falsi próbowała w Tajlandii na rance ze mną. Yeah! Oliwerka poszli sobie na walentykową randkę z malowaniem. Dojechaliśmy i zobaczcie, Vera się tutaj ubiera. Jesteśmy zabezpieczeni, żeby nam się nic nie stało, żeby się nie pobrudzić. Stwierdziliśmy, że będziemy sobie działać razem. Teamwork to najważniejsze walentynki. Dodatkowo wybraliśmy sobie jeszcze płótno w kształcie serduszka. Ciekawe, czy coś z tego będzie w ogóle. No i ładne te kolorki nam wyszły, co? No. Bardzo ładne. Te boczki, jeszcze fajnie, że tak się te paski nam zrobią. Fajne. Dawaj coś do tego, rzuć swojego. Kręcenie. Ej, ale fajny. Skrzydło prawie wyszło. A teraz słuchajcie, dostaliśmy tutaj obrazy wiszone na ścianie i możemy zrobić z nimi wszystko. Możemy to rzucać, strzelać z proce. Ja sobie wziąłem proce. Dobra, proszę Państwa, zobaczcie, to są nasze obrazy. Tutaj Vera jeszcze kombinuje, a to jest mój. Nie wiem, co to jest, ale tak wyszło. Uuu, ale to fajnie robi. No tak teraz można się powycierać. No i takie walentynki w Dubaju, fajne. Julitka i Kury pojechali sobie pod Burj Khalifa na jedzonko. Kochani, poznaje się ten widok, jesteśmy tutaj pierwszy raz razem. Ja i moja piękna dziewczyna. I co, i będziemy sobie jedli pizzuszkę. Ciekawe, czy tu w ogóle będzie dobre jedzenie, bo tak naprawdę jest to jakieś tam centrum mocne, Burj Khalifa, zaraz obok ten Dubai Mall. Potem idziemy sobie na łyżwy, to może wam pokażemy. Na łyżwy w Dubaju. Łyżwy w Dubaju w galerii, w lato. Ja przez moje zatrucie po prostu jem pizzę margaritę. To jest no. Tak? Mhm. Naprawdę? Byliśmy w Dubai Mallu dzisiaj, kupiłem sobie fajny bag z Bape'a, ponieważ jak byliśmy na wyprawie Trzech Króli, no to mój bag został niestety porwany razem z AirPodsami w paskopi. Kochani, jesteśmy na lodowisku. Nie byłoby w tym nic dziwnego, bo w Polsce też są kryte lodowiska, ale my przyszliśmy z zakupów, obłożeni siatkami, jeździmy na lodowisku. To jest jakby absurd. W naszym miejscu w galerii handlowej jest dosyć pokaźne, to nie jest takie małe lodowisko. Jest to całkiem spore, a mało tego, w ogóle jestem w krótkich spodenkach. Dubaj, naprawdę bardzo fajne miasto. Słuchajcie, w ogóle teraz seans walentynkowy i już śnieg. Nie to, że są czerwone światła, to jeszcze jest sztuczny śnieg w środku galerii. Pamiętajmy też o drużynie zwycięskiej całego wyścigu, która w ten dzień mogła wykorzystać swoje nagrody. Witamy, dzisiaj wybieramy się drugi raz na jacht, odbieramy swoją nagrodę. Oluś nie wstał finalnie. No Patryk też nie. Patryk odpuścił, a tak walczył o miejsce dla Kingi. Więc tylko my reprezentujemy naszą grupę, ale zaprosiliśmy jeszcze resztę ekipowiczów, kto chciał. Ale ładnie, idealne miejsce zaczynamy naszą podróż. Zobaczcie, idealnie w Marinie w centrum Dubaju. Wczoraj była impreza Karola. Dzisiaj z rańca trzeba było się zebrać. Jest, słuchajcie, godzina 8 rano, a my już jesteśmy tutaj na jachcie. Dzisiaj walentynki, słuchajcie. Teraz czas na przytulaski. Mówienie, że się siebie kocha. Pierwszy punkt planu na nasze walentynki to właśnie ja. Także idziemy się sobie chillować. Skaczemy, co? No trzeba chyba skoczyć. Stąd? A ja? Stąd lepiej się nie pytać, bo jeszcze zabronią. No, dokładnie, o to chodzi. To whoever may need this nugget of encouragement, things will be
alright, so put your word with me. I get it, the eyes you see. To jest piękne! Nie no, to podskok od razu jest jakby... No, to także jest fajny skoczek, bo tu już masz jakąś sekundę oczu, nie? Ej, to jest słuchajcie mocne, wstaliśmy o 7 rano, spałem 3 godziny po urodzinkach i po prostu tutaj na jachcie jedliśmy śniadanie. Ja się właśnie wykąpałem po tych wszystkich skokach. Kurde, to jest słuchajcie, życie w Dubaju, nie? Niesamowite. Stopie. Teraz będzie coś fajnego. Zwycięzcy z mojej serii urodzinowej, drużyna tutaj, prawda, zielonych, leci na nurkowanie. Ej, szczerze to bardzo chciałam tam pójść, jak widziałam właśnie kiedyś, że ty byłeś, to było jedno z takich rzeczy, które miałam do odhaczenia na mojej bucket liście. Ej, ale się jaram! Musieliśmy teraz wypełnić formularze, wszyscy wypełniliśmy, wszyscy mamy zgodę na wejście pod wodę. Muszę pamiętać, że to jest nagroda jakby, nie wiem, jakoś się stresuję to. Dobra, stresuję się. Ja tak samo strasznie się stresuję. Jakby zawsze marzyłam oddychać pod wodą, więc w sumie spełnienie mojego marzenia, no. Ale fajnie. No i słuchajcie, oni są tutaj w akwarium. Zobaczcie, jakie to jest wielkie w ogóle. Zapływają. Stresowana jest, tak przynajmniej wygląda. Ale ona mówiła, że się bardzo boi, ale daje radę. Nie udało mi się zejść, bo mam tak zatkane uszy, że jakby rozsadzało mi łeb. Pierwszy raz w życiu miałem coś takiego i dalej w ogóle czuję, że te uszy mam zatkane. I jest mi strasznie przykro. Niesamowite to było, naprawdę. Tu jak to wszystko wygląda pod wodą. Jak widzisz, że chłopie rekiny śpią na ziemi. Szczerze, to było jedne z lepszych przeżyć, jakie przeżyłam w życiu. Najlepsza nagroda ever. Plułbym sobie w brodę, jakbyśmy nie wygrali. Tak, totalnie. Mega spełnienie marzeń, jakby kocham ziemię. Z takich dodatkowych informacji i z tego, co mnie zaskoczyło, to, że słuchajcie, nie zmoczyły mi się w ogóle włosy, nie rozmazał mi się makijaż. Proszę bardzo, co prawda dzisiaj nie mam go za dużo, bo mam SPF i umalowane usta, ale można iść tutaj w full make-upie, a później na randeczkę. Mi się mega podobało.